wakacji. Generalnie to spędzanie wolnego czasu, czyli jedziemy sobie na rajd konny. Jedziemy na rajd konny łódzkim szlakiem konnym po to, żeby między innymi ten łódzki szlak promować. Ale jesteśmy stowarzyszeniem TWTK, czyli Towarzystwo Wspierania Turystyki Konnej, które jest organizatorem całego przedsięwzięcia. Rozpoczynamy od tego miejsca, czyli od... Rozpoczynamy od stajni Wiki, jedziemy około 28 km do chaty prababci, która też się mieści jako jeden z punktów na łódzkim szlaku konnym. Dzisiaj będziemy mieli 30 uczestników naszego rajdu. W tym będziemy mieli grupę dziennikarzy, którzy no, mają się poprzyglądać, jak to wygląda i żeby mogli w swoich wydawnictwach, czasopismach, tudzież telewizji, zaprezentować ten łódzki szlak konny, jak to wygląda i jak można spędzać czas w siodle. Rajd będzie trwał 2 dni, także dzisiaj przejedziemy 28 km, zatrzymujemy się w chacie prababci, tam będzie biesiada, ognisko, muzyka, konie na wybiegach, będziecie Państwo mieli okazję to wszystko zobaczyć. No i na drugi dzień wracamy, znowu gdzieś postoję po drodze w zaprzyjaźnionych stajniach. Witamy wszystkich w stajni Wiki na rajdzie od stajni Wiki do chaty prababci, do Łasku, do pana Jarka Denysa. Chcielibyśmy, żeby ten rajd był bezpieczny przede wszystkim, miły i sympatyczny. Temat trasy i rajdu przekaże pan Jarek i serdecznie zapraszamy. Większość mnie zna, kto mnie nie zna, no to pozna. Kto mnie pozna na tym rajdzie, będzie na pewno fajnie. Słuchajcie, jesteśmy oczywiście organizatorami jako TWTK, Towarzystwo Wspierania Turystyki Konnej, zarząd w postaci mojej osoby, Janusza, jak również tutaj koleżanki, Eli Hitler. To jest zarząd, który organizował całe to przedsięwzięcie. Przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego, który nas wspiera troszeczkę przy tym całym przedsięwzięciu. Trasa rajdu, przejazd. Tak jak już Janusz wspomniał, ze stajni Wiki do chaty prababci i na drugi dzień po noclegu, po ognisku, po biesiadzie jakiejś wspólnej zabawie, na drugi dzień wracamy również tutaj. Tam będziemy mieli posiłek, czyli obiad na nas czeka, ognisko, jakieś inne atrakcje, o których dowiecie się troszkę później, a osoby, które będą to uwieczniały na kamerach czy na zdjęciach, będą miały okazję to wszystko zapisać. Spotykamy się jeszcze po drodze, będziemy w stajni zaprzyjaźnionej, czyli w Żytowicach u pani, podpowiedzcie mi, Joli Opackiej. Tak, tam będziemy mieli mały postój. Oprócz tego jeszcze będą postoje integracyjne, tak, podczas tego przejazdu całego. Życzymy wszystkim super zabawy. Dziękujemy przede wszystkim grupie dziennikarzy, która przyjęła nasze zaproszenie i która z nami będzie podróżowała. Oczywiście wszystkim uczestnikom, jak również całej naszej armii kochanej, czyli Kubalczykom, którzy się odliczyli jak zawsze na imprezach. Miłej zabawy. Jeszcze dodam tak, rajd prowadzi Gosia jako master. Ja jestem kontrmasterem, czyli zamykam całą stawkę. Prosiłbym, żebyśmy przestrzegali zasad, żebyśmy się nie rozjeżdżali na boki, żebyśmy trzymali szyk. Jest nas dosyć duża grupa, może doświadczonych więcej jeźdźców jest, prawda, niż niedoświadczonych. Niemniej jednak prosiłbym o dyscyplinę, bo no, żeby się nam rzeczywiście coś nie wydarzyło. Życzę udanej zabawy. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. Jedziemy od nas ze stajni Wiki do Łasku. I teraz moi drodzy. Zasada jest prosta. Jest master, którym jestem ja, i kontmaster Jarek. Kontmaster jedzie z tyłu, master jedzie z przodu.
Dziękujemy. A już. Czy ktoś jeszcze wariuje? Zachęcamy do wyprawy, skorzystania
Sądzkiego Szlaku Konnego. Zapraszamy do skorzystania z portalu Łódzkiego Szlaku Konnego, portalu turystyki aktywnej www.wsiodle.lockie.pl, gdzie każdy zainteresowany wypoczynkiem w gospodarstwach turystycznych na terenie województwa łódzkiego, jak i zainteresowany ofertą ośrodków jeździeckich na Łódzkim Szlaku Konnym na pewno znajdzie interesujące propozycje do spędzenia wakacji, weekendu. Opactwo. No i myślę, że będziemy kontynuować dalej swój rajd przy równie udanej pogodzie i dobrych humorach. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego Majora Hubala. No, nazwa dość długa, ale kultywujemy tradycję tego oddziału, który nie złożył munduru po tym ogłoszeniu końca wojny, tylko nadal walczył o wolność narodu, więc my też strój, jak widać, odnośnie Hubalczyków i też staramy się tą tradycję i tego ducha narodu ciągle pobudzać. No troszeczkę tak myślę, że wzbudzamy emocje wśród ludzi, kiedy nas widzą. Ci, którzy pamiętają, czyli ci starsi, no jest ich niewielu, ale łza się im wokół kręci. Natomiast ci, którzy nie pamiętają, myślę, że ten przekaz jest na tyle duży w mediach i też w rodzinie, że jednak nas bardzo, bardzo dobrze nas witają, bardzo miło, z uśmiechem na twarzy. Zawsze nas częstują owocami, czy nawet może to jest śmieszne, ale mlekiem, zsiadłem, więc jest to dla nas naprawdę niezły zaszczyt. No, jest to stowarzyszenie, które zobowiązuje. To nie jest zwykłe stowarzyszenie. Nosimy mundur, nosimy godło polskie na czapce, więc staramy się, żebyśmy się też pokazywali z jak najlepszej strony. Często poruszamy się po szlaku konnym, czy to ze stajnią Wiki, biorąc udział w rajdach, czy też mamy też wokół swoich miejscowości odcinek szlaku konnego. No i korzystamy z niego, bo nam to troszeczkę, że tak powiem, uregulowało kwestie prawne po poruszaniu się po duktach leśnych. Ponieważ jest szlak, jest to zatwierdzone i możemy z niego korzystać. Nikt nas stamtąd nie przegania, czy też nikt nam nie zabrania tam jeździć. Kiedyś było, czasami były problemy, jeśli leśniczy był dość mocno upierdliwy, to pozwolił nas, czasami pozwalał sobie nas przegonić. Ale teraz już mamy swoje odcinki. Są prywatną własnością, każdy posiada jakąś małą stajenkę lub trzyma u kolegów. I po pracy po prostu wracając, wsiadamy na konia, no odstresowując się, trenujemy. No nie wiem, jedni trenują bieganie, inni kajakarstwo, my po prostu trenujemy jeździectwo. No a kiedy są takie uroczystości, tak jak dzisiaj, odziewamy się w ten mundur, siodłamy konie w taki tradycyjny sposób kawaleryjski. No i ruszamy wtedy prezentować nasze umiejętności już na zewnątrz. Może ta jazda kawaleryjska troszeczkę się różni od współczesnej jazdy, takiego jeździectwa sportowego. W naszym stowarzyszeniu, w naszych szeregach jest taki człowiek, założyciel, jeden z ostatnich honorowych Hubalczyków, który nazywa się pułkownik Marian Zach i to on głównie nam przekazuje dość duże zaplecze wiedzy, ale mamy też kilku miłośników takich historii, którzy naprawdę zgłębiają tą wiedzę. Spotykamy się czasami na szkoleniach, szczególnie porą zimową, kiedy tej pracy jest mniej i kiedy też jeździectwo no tak troszeczkę jest zawieszone i wtedy sobie przekazujemy tą wiedzę. Trenujemy na przykład jak jeździć konno, jakie mundury, co gdzie powinno być.
No, regulaminów niestety zachowało się niewiele. My się opieramy na regulaminie wojskowym z roku 1936, no i staramy się tak podciągać pod ten obraz, jak kawalerzysta wygląda. Głównie bierzemy udział w rekonstrukcjach. Siedzibę mamy w Poświętnym, czyli niedaleko Anilina, w miejscu, gdzie poległ major Hubal. Natomiast no, można odwiedzić naszą stronę internetową www.hubalczycy.pl, czy też znaleźć nas na fanpage'u, no i wtedy kontaktować się z nami w taki sposób. Można nas pisać informacje, dzwonić, odwiedzać nas. Mamy taki coroczny rajd w ostatni weekend kwietnia, gdzie jedziemy pod szaniec Hubala na 30 kwietnia, gdzie są takie już oficjalne obchody śmierci majora Hubala, no i wtedy tam można nas zobaczyć, zawsze się spotykamy, siadamy sobie w gronie, śpiewamy, palimy ognisko i tak można też sobie poobserwować, jak wyglądało mniej więcej życie ułanów dawno, dawno temu. Wiadomo, że my teraz tego nie odzwierciedlimy, ale staramy się, ponieważ no, każdy, kto jeździ konno w takim trybie kawaleryjskim, czyli po prostu ma swojego konia, mundur i tylko to, co ma w siodle stroczone, też czuję troszeczkę, co czuli ci żołnierze, kiedy walczyli o wolny kraj, daleko od domu, w obcym miejscu, przedzierając się przez lasy i ciągle mając to poczucie, że ktoś ich goni i ktoś ich szpieguje. I za bardzo nikt o nich nie dba. No niestety, też nikt o nich nie dbał, a ci często, którzy im pomagali, na drugi dzień niestety ich zdradzali. No to jest też taki przykry temat. Jeśli ktoś by chciał naprawdę docenić tą walkę tych kawalerzystów, czasami powinien naprawdę się wybrać z nami na taki rajd i troszeczkę poczuć na własnej skórze, ile to potu trzeba zmarnować i jakie niewygody trzeba znieść. No już nie mówię o myciu w zimnej wodzie, spaniu pod gołym niebem i tak dalej. Zapraszam na stronę www.hubalczycy.pl, tam można zobaczyć, co robimy na co dzień, w jakich uroczystościach bierzemy udział. No i też można się przekonać, że kawaleria wcale nie jest niczym złym, można do nas dołączyć. Jeśli ktoś sympatyzuje się z końmi, czy też z tego typu jeździectwem, zapraszamy serdecznie.
Wydaje mi się, że dzisiejszy rajd można powiedzieć, że szczęśliwy, wyjątkowo szczęśliwy z uwagi na to, że nie mieliśmy żadnych przykrych zdarzeń. Ważne jest to, że wszyscy dojechaliśmy szczęśliwie. Ważne jest to, że nikomu się nic nie stało. I najważniejsze jest to, że mieliśmy piękną pogodę. Wszyscy mamy znakomite humory, wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego dzisiejszego rajdu i uważam, że cel jak gdyby tego spędzania wolnego czasu został osiągnięty. Pokazaliśmy też ludziom, jak można wolny czas zorganizować sobie, jak można pokazać piękno przyrody. Z grzbietu konia. Z grzbietu konia, oczywiście. Czyli chata prababci jest to miejsce wyjątkowe. Jak sama nazwa wskazuje, chata prababci, czyli sięga pamięcią bardzo, bardzo daleko, tak? Przynajmniej dwa pokolenia wstecz. Dwa pokolenia wstecz mieszkała tu moja autentycznie prababcia. Ten dom wyglądał troszeczkę inaczej. Jak Państwo widzieliście na zdjęciach, dzisiaj on inaczej już wygląda. Niemniej jednak jest to miejsce historyczne dla mnie, szczególne, wyjątkowe. Myślę, że ma swoją duszę. Stajnią rekreacyjną, uczymy tam młodzież, starszych ludzi. Ludzie, którzy chcą po prostu coś robić, tak? Nie chcą siedzieć w domu, nie chcą klepać w komputer, oglądać telewizji. Chcą coś robić, spędzać na powietrzu czas. Robimy to z przyjemnością i myślę, że wszyscy, co mają wolną chwilę i chcą fajnie spędzić czas, zapraszamy serdecznie. www.jazda-konna.com. Jeśli chodzi o chatę prababci, agroturystyka, chata prababci, łask. Chata prababci jest miejscem, które można wynająć, ale jest to miejsce nieduże, czyli możemy przyjąć 20 osób. Tak? Stół biesiadny jest na 20 osób maksymalnie. Czyli jest to bardzo kameralne miejsce, niemniej jednak stwarzające wyjątkowy klimat i jest to wyjątkowe miejsce, jak Państwo zdążyliście.